Dzień dobry. Jak Państwo widzą, tytuł mojej prezentacji jest parafrazą znanego sformułowania autorstwa Deng Xiaopinga o Socialism with Chinese Characteristics, czyli socjalizm o chińskiej specyfice, czyli generalnie żaden socjalizm. Będę mówiła o problemach renowacji w Azji Wschodniej. Przede wszystkim skoncentruję się na Chinach, tak zwanych Wielkich Chinach, czyli obszarze obejmującą Ludową Republikę Chin oraz Tajwan, Hongkong. Niemniej jednak te zjawiska, o których będę mówić, dotyczą również Azji Wschodniej w szerszym zakresie. Mam tu na myśli również Japonię, Koreę i Indochiny. Tematem mojego wystąpienia jest tak naprawdę próba. Będę opisywać próby znalezienia punktu równowagi między kulturą i naturą, między trwaniem a zmianą, między funkcją użytkową i funkcją dekoracyjną oraz między przeszłością i teraźniejszością. Wbrew pozorom, zarówno w Europie, czy na Zachodzie szerzej rozumianym, jak i w Azji, ten punkt równowagi, albo inaczej mówiąc, ta równowaga jest utrzymywana lub inaczej mówiąc, szuka się jej. Tylko bardzo często problem polega na tym, że tam ten punkt równowagi wyznaczany jest w innym punkcie, w innym momencie niż u nas. I szukając tej równowagi tam, gdzie my zwykliśmy jej szukać, nie znajdziemy jej. Niemniej jednak ona właśnie tam jest. Pokażę Państwu pokaz slajdów dotyczący cyklu życia budynku. Ja zrobiłam te zdjęcia tego lata w Tajpej. Tajpej to jest stolica Tajwanu, inaczej mówiąc Republiki Chińskiej na Tajwanie. Jest to miasto jak na azjatyckie warunki małe, 2,5 miliona ludności, 4 miliony w aglomeracji. Niemniej jednak dlatego, że tam proces modernizacji zaczął się stosunkowo wcześnie, jest ono bardzo ciekawe z punktu widzenia architektonicznego i też w pewnym sensie reprezentatywne dla obszaru, o którym mówię. Na pierwszym slajdzie widzimy Państwo, zaczynamy cykl życia budynku od samego końca. To jest parcela w centrum Tajpej, przy głównej ulicy. Jak widać, zarośnięta za murem znajduje się budynek parterowy. To są budynki charakterystyczne dla Tajpej przedwojennego. Sprzed II wojny światowej ten budynek będzie miał jakieś 70-80 lat. Kryty dachówką, prawie go nie widać, ponieważ jest zarośnięty, to jest generalnie ruina. I ona może sobie tak stać. Ja do Tajpej jeżdżę od 5 lat i ten budynek cały czas tam jest. Nikt tam nie wchodzi, nie przeszkadza, jest zamieszkany przez dzikie koty. Tutaj jest drugi podobny taki budynek. Można zobaczyć za płotu, czy za tego muru wystają jak gdyby dachy tej tradycyjnej architektury. My byśmy uważali, że one są bardzo ładne, takie charakterystyczne chińskie, natomiast tam się je za takie nie uważa, to jest po prostu ruina. Dalszy jak gdyby cykl rozwoju budynku polega na tym, że któregoś dnia zjawiają się buldożery i wyburzają te budynki i na ich miejsce powstaje coś takiego. To również jest miejsce. Ja pamiętam budynek, który stał w tym miejscu. Teraz jest tam plac. Z racji tego, że ta działka jest otoczona z trzech stron innymi budynkami, to malowidło, które Państwo widzą, to jest mansarda. Według wyobrażeń tego architekta, czy też malarza, który ją namalował, z Paryża, jest tam nawet adres Saint-Germain-des-Prés. Tutaj jest, to jest bardzo charakterystyczny jak gdyby projekt, nie tyle projekt, co zjawisko, jeśli chodzi o Tajpej. Mianowicie są to tymczasowe parki na parcelach, które będą zabudowywane w przyszłości, z których właśnie usunięto te ruiny domów, jakie pokazywałam Państwu na pierwszych slajdach, powstaje tymczasowy park. Te parki są tymczasowe, budowane są, ich cykl życia trwa, wynosi zazwyczaj między kilka miesięcy, a 2 lata maksymalnie. Przyjeżdżają ciężarówki z drzewami, krzewami, obsadza się to, umieszcza się tam bardzo często różne urządzenia jak dla placu zabaw i
On sobie tak stoi i trwa, jest publicznie dostępny, każdy może wejść i one są bardzo chętnie używane. Tutaj jest, ten park jest świeży, nowy, on ma zaledwie kilka tygodni, natomiast przed domem, w którym mieszkałam w Taipei, dwa lata temu, półtora roku temu powstał też taki plac zabaw, czy też taki park tymczasowy. I on jest teraz bardzo ładny, drzewa 3-metrowe i prawdopodobnie z tego co wiem, pod koniec roku on zniknie. Jego miejsce zajmie coś takiego. To są pawilony budowane przez deweloperów. W tym miejscu powstanie nowy budynek i w tym miejscu kupuje się też mieszkania. W tym miejscu mieszkania są oferowane kupcom, ponieważ Chińczycy nie wyobrażają sobie tak jak my, kupowania mieszkania w innym miejscu, niż to mieszkanie będzie się znajdować. Dlatego oni przyjeżdżają w takie miejsce i tam rozmawia się z deweloperem czy przedstawicielem dewelopera. W tym miejscu jest również, przed budynkiem jest restauracja, kawiarnia, małe oczko wodne. Można sobie usiąść, pooglądać, wypić kawę. Przy czym warte zaznaczenia jest to, że ten budynek, który powstanie w tym miejscu, bynajmniej nie będzie tak wyglądał. To jest drugi taki pawilon dewelopera. Jak tutaj widać, on jest na dużo większej działce. On jest ogromny, tam jest, przed tym jest zbudowany park dwupiętrowy, tam są prezentacje, można iść do kawiarni, do restauracji, posiedzieć sobie w takim otwartym parku. Sama też widziałam tutaj na tych slajdach, nie ma, te domy mają, to znaczy te pawilony mają bardzo różne kształty według różnych projektów. Widziałam jeden, który przypomina taki pałacyk kolonialny z kolumienkami. One są budowane generalnie z płyt gipsowych, ze sklejki, bardzo nietrwałe. Cała budowa, byłam przy czymś takim, cała budowa trwa 2 dni, usunięcie takiego pawilonu kilka godzin. One mają termin przydatności do spożycia, powiedzmy kilka miesięcy, do czasu sprzedaży mieszkań. Tutaj już mamy, ja pamiętam to miejsce, to jest bardzo ciekawe, pamiętam miejsce, w którym stała stary dom, następnie tymczasowy park, następnie ten pawilon, a teraz już jest tam budowany nowy budynek. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, jak one są budowane. To jest, Taipei leży w strefie aktywnej sejsmicznie, w związku z tym one mają potężne szkielety żelbetowe, bardzo głębokie fundamenty. Pod tym względem budynki budowane w Azji są bardzo solidne, nie tylko zresztą w Taipei, w innych miejscach również, natomiast wszystko poza szkieletem wewnętrznym, to już jest zupełnie inna historia, o której będę mówiła później. Teraz chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, co jest na zewnątrz. I tutaj będzie bliżej. To są tak zwane huaqiang, czyli kwietne ściany, mianowicie według ustaleń Rady Miejskiej Taipei, czyli to jest rzecz charakterystyczna właściwie tylko dla Taipei, budynki otaczane są płotem, który jest obsadzany kwiatami lub innymi, tak jak tutaj mamy do czynienia z bluszczami. Przy czym tylko place budowy są tak zabezpieczane, czy też ozdabiane. Czasami to jest tutaj, to jest ściana kwiatowa otaczająca miejsce, gdzie buduje się takie duże audytorium, więc ona ma kilkaset metrów długości i codziennie rano tam wychodzi jakiś pracownik i ją podlewa. Dlatego widzimy, na tym poprzednim slajdzie było widać, że budynek wyrasta jak gdyby z tej kwiatowej ściany. I one czasami są takie proste jak tutaj, tylko jeden rodzaj bluszcza, natomiast czasami są trochę bardziej wymyślne. Wygląda to w taki sposób. Tu już mamy nowy budynek, to jest nowy budynek w Taipei, bardzo charakterystyczna architektura. Ja pamiętam pawilon, który stał w tym miejscu, gdy te mieszkania były sprzedawane. Teraz ten budynek ma kilka miesięcy. Chciałabym zwrócić uwagę Państwa na to, jaką on ma bardzo skomplikowaną fasadę, pełną wykuszy, jakichś ramek, dodatków. Bardzo to jest charakterystyczne dla Taipei. Zaraz Państwu pokażę, do czego te wszystkie dodatki zewnętrzne służą. To jest budynek, który ma maksymalnie 15 lat. Nikt już prawdopodobnie nie wie, jak wyglądała pierwotnie jego fasada.
ponieważ chciałabym zwrócić Państwa uwagę na te kraty w oknach. One są bardzo charakterystyczne i spełniają wiele funkcji, o których teraz powiem. Oczywiście one nie należą do oryginalnego projektu, one są dodawane ad hoc przez właścicieli mieszkań i użytkowników mieszkań, tak jak im się chce i tak jak one są potrzebne. One spełniają kilka funkcji. Po pierwsze, jako rozwinięcie przestrzeni mieszkalnej. Tam można włożyć klimatyzator, tam są suszone, tam jest suszone pranie, można poustawiać kwiaty, czy cokolwiek, jakiekolwiek zawali drogi ktoś ma w domu, może sobie tam wstawić. To jest pierwsza funkcja. Druga funkcja jest taka, że oczywiście na Tajwanie często zdarzają się tajfuny. W związku z tym w powietrzu mogą unosić się różne przedmioty, fragmenty szyldów, reklam, gałęzie drzew. I te kraty służą zabezpieczeniu przed uderzeniem wiatru czy uderzeniem w takie gałęzi. Trzecia funkcja jest taka, że to jest wytłumaczenie, które najczęściej się słyszy od Tajwańczyków, którzy są oczywiście społeczeństwem, można powiedzieć, nuworyszy. Tam rozwój gospodarczy wydarzył się, znaczy podniesienie radykalne standardu życia zdarzyło się dopiero, powiedzmy, w ostatnich 30 latach. W związku z tym jest oczywiście bardzo duża obawa przed złodziejami. I oni uważają, że te kraty zabezpieczają przed złodziejami, przy czym ja pamiętam, widziałam taką kratkę mniej więcej na 5. piętrze. Zupełnie gładkiej fasady, więc naprawdę podziwiam takiego złodzieja, który by się tam wdrapał. Tak naprawdę one spełniają inne funkcje. Jeszcze jedna funkcja jest taka, że możecie Państwo sobie wyobrazić, jak ciemno musi być w takim mieszkaniu, które jest tak zabezpieczone przed światłem dziennym. Oczywiście kiedyś miało to swoje znaczenie, ponieważ nie było klimatyzacji. To jest podzwrotnikowy klimat, więc im mniej światła, tym w mieszkaniu chłodniej. Teraz mieszkania są klimatyzowane, niemniej ta awersja do światła została. Dlatego one praktycznie otwartych okien, takie jakie my znamy, na Tajwanie nie ma. Te okna są przysłaniane kotarami, zaciemniane, robione z hartowanego szkła. Za nimi są kraty, różnego rodzaju okiennice. Dlatego gdy Tajwańczyk wchodzi do swojego mieszkania, obojętnie o jakiej porze dnia i nocy, włącza światło, bo w środku jest zawsze ciemno. I drugie znaczenie psychologiczne tego zaciemniania okien jest takie, iż tradycyjnie dom służył do ukrywania się. To, co przechodzień z zewnątrz mógł zobaczyć z chińskiego domu, nie tylko tajwańskiego, z chińskiego również, to był mur. Nie pokazywało się światu. Teraz oni przenieśli się do innych domów, natomiast niechęć do pokazywania się na zewnątrz została. I dlatego przed otoczeniem raczej się zakrywa. Okna nie służą do tego, żeby się pokazywać albo żeby być widzianym. Dobrze, teraz to jeśli chodzi o obrazki, teraz przejdę do wniosków, jakie można wyciągnąć. Przede wszystkim, co nam mówi o chińskiej architekturze cykl życia budynku. Po pierwsze, jego cechą charakterystyczną jest naturalność. Co to znaczy? To znaczy, że budynek, tak samo jak część natury ożywionej, czyli roślina, zwierzę czy człowiek, jego rozwój przebiega według tych samych etapów. To znaczy, budynek najpierw rodzi się, jest piękny, młody i pożądany, następnie się rozwija, to znaczy wzbogaca się o określone funkcje, następnie popada w ruinę i upadek i wtedy jest również wyburzany. Po drugie, oznacza to również, i tu jest następna znacząca różnica, jeśli chodzi o nasze podejście, ten proces albo kierunek tego procesu uważa się za nieodwracalny. Nikt nie próbuje odnawiać budynków. Ja zaraz wspomnę, jest pewien wyjątek od tej reguły, o którym wspomnę później. Natomiast generalnie uważa się, że cykl rozwoju budynku przebiega tylko w jednym kierunku. Trzeci charakterystyczny element jest taki, że odrodzenie, to znaczy odbudowa następuje przed odrodzeniem. To znaczy nie remontujemy, tylko wyburzamy i budujemy nowe. Cóż to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej, że budynek w chińskim rozumieniu jest czymś takim samym jak drzewo.
Dlatego bardzo trudno przekonać Chińczyków albo przekonać ich do naszej wizji renowacji, przekonać, czy też pozwolić im zrozumieć naszą wizję renowacji, ponieważ przypomina to przekonywanie leśnika do tego, postawienie go przed starym, na wpół wyschniętym zagajnikiem z połamanymi drzewami, przeżartymi kornikami i przekonanie go, zachowajmy go. Na co leśnik odpowie, proszę pani, no przecież to wyburzymy, wytniemy te drzewa, posadzimy nowe i będzie piękny las. Do tego to jest ważna obserwacja. Właśnie stosunek do renowacji mówi nam o tym, iż w tradycyjnym myśleniu chińskim nie ma rozróżnienia na świat naturalny i na środowisko stworzone przez człowieka. One stanowią integralną jedność. U nas tak nie jest. Dalej, następna cecha, którą możemy wyczytać z tego cyklu życia budynku, to tymczasowość. Pokazywałam Państwu tymczasowe parki i tymczasowe pawilony. Te tymczasowe pawilony są, one w Polsce również się zdarzają, nie tylko w Polsce, również na Zachodzie, przy czym tymczasowość u nas jest degradująca. Do tymczasowości nie trzeba się wysilać. Wszystko u nas ma stać, budowane jest tak, jakby miało stać 1000 lat, co najmniej. Natomiast właśnie tam, przy tych tymczasowych pawilonach, wkładany jest w ich zaprojektowanie i utrzymanie ogromny wysiłek. Nieproporcjonalne zupełnie do funkcji, tak samo tymczasowe parki. Skąd ta tymczasowość jeszcze czym się objawia, czy też z czego wynika? Mianowicie z nietrwałości materiałów, założonej i celowej nietrwałości materiałów. Pokazywałam Państwu szkielet budynku, który był budowany, oczywiście żelbet i beton. Natomiast wszystkie pozostałe materiały to jest plastik, ceramika i aluminium. W naszym rozumieniu zupełnie niegodne tego, żeby z nich budować domy. Ja pamiętam, chodziłam po Tajpej i tam są oczywiście budynki przy głównych ulicach, fasady, zdaje się, z jakiegoś kamienia czy szlachetnych jakichś materiałów i wyrobiłam sobie taki nawyk pukania fasady. Wszystko jest w plastiku, wszystko jest plastikowe, co ma jest tak z wielu powodów. Po pierwsze jest to klimat podzwrotnikowy, więc stosunkowo niszczący dla materiałów. Po drugie jest to tańsze, po trzecie, do tego wrócę później, ludziom nie przeszkadza. Ludziom nie przeszkadza, czy to jest kamień, czy to wygląda jak marmur, czy to jest prawdziwy marmur. O tym powiem jeszcze za chwilę. Natomiast to przekonanie do używania nietrwałych materiałów jest tradycyjne, ponieważ tradycyjnie w budownictwie chińskim posługiwano się trzema podstawowymi materiałami, czyli ubita ziemia, drewno i wypalona cegła. Wszystkie są bardzo nietrwałe, co ma poniekąd taki skutek, że w Chinach najstarsze zabytki architektoniczne datują się z czasów dynastii Ming, to jest połowa XIV do połowy XVII wieku, a gro w ogóle pochodzi z czasów dynastii Qing, czyli połowa XVII do początku XX wieku. I to nie dlatego, że materiałów trwalszych tam nie było. Po prostu nikt się nimi nie posługiwał. Celowo. Kamień też tam istnieje, a jednak z kamienia się nie budowało. Jeszcze raz powiem o tym, skąd to przekonanie, to znaczy czego tolerancja dla tymczasowości dowodzi. Ponownie tego, że porządek naturalny i porządek stworzony przez człowieka nie są rozdzielone. Nie ma w Chinach, nigdy nie wydarzył się ten proces, który w Europie wydarzył się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy industrializacja spowodowała, że ludzie z przerażeniem zaczęli myśleć o tym, że naturę możemy zniszczyć. Stąd wzięła się rewaloryzacja naszego pojęcia materiałów naturalnych, że uważamy, że jest coś lepszego w drewnie, że drewno przeważa nad plastikiem. W Chinach coś takiego nie istnieje. Można powiedzieć, że plastik należy do tego samego uniwersum co drewno, a właściwie jest lepszy, czego potwierdzeniem jest to, że w parkach bardzo często budowane są takie barierki. One tradycyjnie były budowane z bambusa, ale bambus stosunkowo w tym klimacie szybko się niszczy. Dlatego wszystkie te barierki teraz mają kształt bambusa, są pomalowane tak, że wyglądają jak bambus, ale są z plastiku i wszyscy są przekonani, że dzięki temu są lepsze, bo są trwalsze.
Dalej, jeśli chodzi o cykl życia budynku, możemy zwrócić uwagę na następną jego cechę, mianowicie zmienność. Domy nie są budowane, jakby były skończone. Domy się rozrastają, tak jak my mamy ogromny szacunek dla pierwotnej myśli architekta. Gdy dokonujemy renowacji, staramy się wrócić do tego, zedrzeć te wszystkie zdobniki, te warstwy tynku i wrócić do tego, co było pierwotnie. Proszę spojrzeć na to wnętrze tutaj. Natomiast tam nie. Domy mają się zmieniać, mają być wykańczane przez użytkowników. Natomiast ta funkcja zmienności ma pewne granice, mianowicie jest o wiele większy nacisk na funkcjonalność w Chinach. Domy służą, to już mówiłam wcześniej, domy służą przede wszystkim do mieszkania, nie do oglądania, czyli nacisk jest na funkcję użytkową, nie na funkcję dekoracyjną. Natomiast co się dzieje z domami, kiedy z budynkami, kiedy ich funkcja się wyczerpuje? To znaczy potrzeba jest zmiany. My będziemy robić to, co tutaj, zmieniamy dawną fabrykę, zdaje się, na biura. Natomiast w Chinach naturalne jest myślenie, skoro to kiedyś była fabryka, fabryki już nie potrzebujemy, zburzymy ten budynek i zrobimy w nim biura. Jako naturalnie, czyli funkcja stanowi ograniczenie czasu użytkowania danego budynku. Tutaj to jest podsumowanie mniej więcej tego, co powiedziałam dotychczas, czyli trwanie, tak jak mówiłam o tej równowadze na samym początku. W jaki sposób zagwarantować jednocześnie trwanie i zmianę? Trwanie jest zagwarantowane przez odbudowę. Odbudowujemy w podobnym kształcie. Nieautentyczność. Chodzi o zmianę substancji. W Europie zachowuje się substancję, natomiast w Chinach zachowuje się kształt. Dlatego my uważamy bardzo często, że budynki, te budynki są nieautentyczne, tak jak w przypadku na przykład, zresztą tych przykładów jest wiele, w przypadku starówki w Szanghaju, która jest zupełnie nowa. Ma maksymalnie 10 lat i wszyscy są zadowoleni z tego, że jest taka piękna. Tak samo bodajże mury miejskie w mieście Xi'an, które zburzono w latach 60. z polecenia Mao, zostały ostatnio odbudowane przy użyciu cementu i betonu. Chociaż pierwotnie oczywiście one były zbudowane z ziemi, z ubitej ziemi i z cegieł. Ale kto teraz będzie, wszyscy są przekonani, że takie z betonu i z cementu są lepsze, bo są trwalsze. I tutaj jeszcze ostatnie stwierdzenie, nowy materiał, stara idea. To właśnie chodzi o na przykład odtwarzanie starówek, starych budynków. Bardzo często w Chinach spotykamy się z sytuacją, zwiedzamy jakąś świątynię, ktoś nam mówi, o to jest bardzo stara świątynia, ma co najmniej 1000 lat. Okazuje się, że ona była w tym czasie niszczona i odbudowywana od początku, mniej więcej co 200 lat i ten budynek, który widzimy przed nami, ma maksymalnie 100-150. Przy czym nikt się nie przejmuje, ponieważ na tym miejscu od 1000 lat była jakaś inna świątynia, prawdopodobnie kilka różnych. Tutaj mamy porównanie, znowu podsumowanie tego, co mówiłam. W Europie trwanie uzyskujemy poprzez konserwację, czyli generalnie cofamy cykl życia budynku, staramy się powrócić do tego, co było na początku. Autentyczność, nie będę już w to wnikała głębiej. Stary materiał, nowa idea. Jeśli chodzi o to, jakiego rodzaju paradoksy produkują te dwa podejścia, no to oczywiście możemy mówić w przypadku Chin o sztucznej starości, w przypadku Europy o sztucznej młodości. Nie wiem, czy państwo, ktokolwiek z państwa był kiedyś w Aachen. Tam znajduje się kaplica Karola Wielkiego, zbudowana w IX wieku, która jest, jak to mówią Niemcy, do tego stopnia tot renoviert, czyli zakonserwowana na śmierć, że wygląda, jakby ją wybudowano w zeszłym tygodniu. Natomiast na samym końcu, w ramach podsumowania, chciałam powiedzieć, w jaki sposób to podejście do renowacji może się zmieniać. Powiedziałam na początku, że praktycznie w Chinach nie remontuje się ani nie renowuje się żadnych budynków, buduje się od początku, z jednym wyjątkiem. Mianowicie z wyjątkiem architektury pochodzącej z Zachodu. Tak na przykład Chińczycy zburzyli swoją starówkę w Szanghaju, chińską starówkę, i wybudowali nową, ale zatrzymali i teraz bardzo z wielką pieczołowitością remontują budynki należące do dawnej francuskiej koncesji. Szukając jak gdyby
paraleli z tym, co powiedziałam wcześniej o przynależności architektury do porządku naturalnego, można by użyć takiej metafory, iż Chińczycy doszli do wniosku, że te budynki zostały, jak gdyby te budynki wyrosły z nasion, które pochodzą z innych kontynentów, dlatego oni nie ufali sobie, że mogą je odtworzyć w momencie, gdy je wyburzą. Dlatego starali się je zachować. I to dotyczy właśnie architektury zachodniej, która jest jako jedyna remontowana praktycznie w Chinach. I ostatni przypadek, oczywiście myślenie o konserwacji zabytków, myślenie o renowacji przenika do Chin. Wielu architektów chińskich studiuje za granicą i pomysły, jakie my mamy na konserwację, przenikają do Chin i stają się coraz bardziej popularne. Dlatego zmienia się też stosunek Chińczyków do ich dziedzictwa architektonicznego. Tutaj dobrym przykładem jest zdobywca Nagrody Pritzkera z zeszłego roku, Wang Shu, chiński architekt, który wzbudził zainteresowanie jurorów tym, przede wszystkim jego projektem odbudowy muzeum, budowy muzeum historycznego w Ningbo. To muzeum zostało zbudowane z ruin domów, które zostały zburzone na miejscu, gdzie to muzeum powstało. I Wang Shu celowo wyeksponował te ruiny, co moim zdaniem stanowi takie połączenie klasycznego myślenia o jak gdyby tego recyklingu chińskiego pojęciami europejskimi, czyli burzenia i odbudowywania, zachowywania tego, co było kiedyś na tym miejscu. I to chyba wszystko. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.